Dziękuję, panie marszałku. Panie profesorze, mam takie pytanie, bo przecież pan od wielu lat się zajmuje tymi bardzo doniosłymi kwestiami. 42. No właśnie, doskonale pana pamiętam właśnie z audycji radiowej Trójki i innych, dzięki którym pan przybliżał wartość języka polskiego i kultury polskiej. Natomiast mam takie pytanie, jakby pan oceniał dynamikę w tym okresie, w którym pan już ma wszelkie instrumenty badawcze, to jakby pan to jakoś w taki sposób graficzny przedstawił, powiedzmy te negatywne zjawiska, które dotyczą języka polskiego, jak ta dynamika wygląda, czy ona jest na pewnym stabilnym poziomie, czy nie? Bo nawet pamiętam, i to powiem jako anegdotę, taki dowcip, który krążył wśród akademików francuskich, którzy właśnie ubolewali nad wpływem języka angielskiego na język francuski. I przewodniczący Akademii mówi do panów profesorów: silence, s'il vous plaît, silence, s'il vous plaît. No i nikt nie reaguje. Wreszcie shut up, wszyscy się uspokoili i wtedy można było kontynuować dyskusję. To mówię jako anegdotę oczywiście, ale pokazującą pewne tendencje ogólnoświatowe. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dopuszczam wtrącanie anegdot do pytań w związku z tą sprawą oczywiście. Bardzo proszę, pan senator Grzegorz Wojciechowski. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie profesorze, obserwując te sprawozdania od kilku lat, zauważyłem, że coraz większy nacisk jest kładziony na komunikatywność tego języka, a mniejszy na piękno. Obawiam się, że wynika to właśnie z tego, że ten język jest coraz mniej komunikatywny. Zresztą w sprawozdaniu pana profesora tutaj dostrzegłem. Również zgłaszają, powiedzmy, organizacje polonijne taką sytuację, że sama nauka języka polskiego to za mało. Język zawodowy, język techniczny odjeżdża od języka ojczystego i ucząc się języka polskiego nie da się w obecnej sytuacji rozmawiać, nie wiem, z informatykiem, z rolnikiem czy przedstawicielem jakiegoś innego zawodu, ponieważ tam występują zupełnie inny język, występuje techniczny, występuje jakiś slang, coś podobnego. Czy w tym zakresie były robione jakieś badania? I trzecia rzecz, na którą chciałem dopytać, bo były badane różne dokumenty. Rozumiem, że również dokumenty przybywające do naszego kraju z Unii Europejskiej. Język używany w tych dokumentach, w różnych dyrektywach, w różnych rozporządzeniach bardzo często odbiega od języka potocznego i jest równie trudny do zrozumienia jak język niektórych urzędników. Obawiam się, że jest to zjawisko dosyć powszechne w skali europejskiej, czy może nawet szerszej, rozjeżdżania się języka ojczystego, tego pięknego języka, z tym językiem używanym na co dzień. Czy pan profesor mógłby kilka słów na ten temat powiedzieć? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie profesorze. Jeżeli chodzi o dynamikę rozwoju polszczyzny, to trzeba powiedzieć tak. Rzeczywiście w ostatnich 25 latach ta dynamika bardzo wzrosła. Ja zawsze mówię taką anegdotkę ze swojego życia dydaktycznego, że kiedy na początku lat 70. zaczynałem nauczanie, to tak przez pierwsze mniej więcej 10 lat to podawałem ciągle te same przykłady. Miałem wszystko przygotowane, ładnie
ładnie z głowy, nie musiałem się właśnie stroszczyć o to, żeby się na nowo przygotowywać. Od tamtego czasu, jak potem zacząłem sięgać do tych dawnych notatek, mówię sobie, Boże, przecież to już zupełnie co innego, ja nie mogę już z tego korzystać. I teraz co roku muszę przygotowywać nowe przykłady, nowe zjawiska się zdarzają i rzeczywiście ta dynamika rozwoju polszczyzny jest bardzo szybka. Natomiast czy to jest coś, że tylko złego? Oczywiście jest bardzo dużo anglicyzmów. I to jest dużo anglicyzmów nie tylko właśnie takich, które są widoczne na pierwszy rzut oka, bo są to zapożyczenia bezpośrednie, ale właśnie takie, jak to, które tutaj przytaczałem, na przykład kondycja, które jest w znaczeniu używane, prawda, czy prezydent w znaczeniu prezes, przewodniczący, czy powiedzmy, no wiele takich jest, dieta w znaczeniu sposób odżywiania, a nie to, co dawniej było, prawda, szczególny sposób odżywiania się, czy filozofia w znaczeniu sposób przeprowadzenia pewnych działań. I tutaj niewątpliwie ta anglicyzacja narasta, ale to jest niestety nieuniknione, dlatego że jest ogólnoeuropejski przynajmniej, jeżeli nie ogólnoświatowy. Kilkakrotnie byłem na konferencjach międzynarodowych, na których, kiedy podawaliśmy przykłady anglicyzmów nowych w polszczyźnie, oni mówili, a u nas jest to samo, u nas też tak się tak samo mówi, prawda? I to dotyczyło wielu narodów słowiańskich, ale nawet właśnie i francuskiego. Zresztą oczywiście zapożyczenia angielskie to nie jest sprawa ostatnich, tylko kilkudziesięciu nawet lat, bo jeśli Państwo sobie przypominają taką przedwojenną piosenkę, którą śpiewał Eugène Jubaudo, to śpiewał, jeśli znajdę taką żonę, co się kochać, będę w niej, okej. Będę wierny jej jak pies, o jest, prawda? Więc wtedy już angielski był w modzie, ba. Proszę sobie przypomnieć, że Wokulski oprzytomniał tylko dlatego, że nauczył się angielskiego i zrozumiał, co Izabela ze Starskim sobie tam szepczą po angielsku, bo już wtedy pomówienie po angielsku było czymś, co jakoś tak wyróżniało, wtedy jeszcze wyróżniało. Dzisiaj nie mówienie po angielsku wyróżnia, prawda? Wyróżnia negatywnie. Oczywiście na każdym kroku językoznawcy zwracają uwagę na to, że tych anglicyzmów jest bardzo dużo i starają się tam, gdzie można ograniczyć to, ale czasami nie można już protestować przeciwko wyrazom, które weszły do polszczyzny na przykład 50 lat temu, jak słynny weekend, co do którego co trochę, niemal co miesiąc mamy zapytanie, dlaczego nie zmienimy weekendu na wyraz polski? No a jaki? A na przykład sobnieć. Albo sobniela, prawda, albo za piątek. No i tutaj jesteśmy bezradni, bo te wyrazy są źle utworzone po polsku, a weekend już jest w słowniku języka polskiego z roku 1963 i nie dość, że jest tam jeszcze czasownik weekendować i rzeczownik weekendowicz, które się nie przyjęły. A to jest też znamienne. Po prostu wtedy weekendować to było coś niezwykłego. Weekendowicz, ten, który weekendował, to był ktoś taki wyróżniany, a teraz nie. Teraz wszyscy weekendujemy, jesteśmy weekendowiczami i nie ma potrzeby, żeby to właśnie podkreślać. Grillując przy okazji. Proszę? Grillując przy okazji, no próbowano zastąpić grill na przykład słowem pieczyk, prawda, bo to się tam piecze, no ale też to jest niepotrzebne. No zamiast sex shop próbowano, przepraszam, duperele albo erocjonalia, prawda, więc no w takich wypadkach chyba jednak nie potrzeba zastępować wyrazów obcych polskimi. Pytanie o nacisk na komunikatywność. Rzeczywiście tak. I to jest zgodne w ogóle z takimi tendencjami nie tylko w lingwistyce, ale w ogóle w teorii komunikacji, żeby przekaz powinien być przede wszystkim komunikatywny. Co to jest piękne, to trudno czasami określić, prawda? Natomiast co jest brzydkie, to wiadomo. I raczej, żeby to nie było brzydkie i żeby było komunikatywne. A to tak, rzeczywiście zwracamy uwagę przede wszystkim na to, żeby tekst był komunikatywny. A co do specjalności, oczywiście wszystkie w ostatnim ćwierćwieczu, a nawet w półwieczu obserwujemy znaczny rozrost języków środowiskowych, języków zawodowych i to jest bardzo wiele tego. Należy tylko uważać na to, żeby osoby mówiące tymi językami posługiwały się nimi właśnie tylko w obrębie swojej dziedziny, to znaczy wtedy, kiedy są między sobą, a żeby umiały mówić
sprawnie po polsku wtedy, kiedy są na forum no, innym, nie wśród swoich. Moje doktorantki, jedna obroniła, druga broni za chwilę, jedna obroniła pracę na temat języka paralotniarzy, tworząca się gwara, paralotniarzy, a druga za tydzień broni pracę o języku wspinaczy alpejskich, alpinistów. Bardzo ciekawe. I okazuje się, że oni tworzą swój język, ale tylko wtedy nim mówią, kiedy są między sobą. Natomiast kiedy wychodzą spoza tego, poza to środowisko, to wtedy używają języka ogólnopolskiego. I to powinno być normą. Nie tępienie języków środowiskowych i gwar zawodowych, czy gwar ludowych też, tylko widzenie, w jakich sytuacjach komunikatywnych można ich używać, a w jakich one są niepożądane, żeby nie mieszać elementów na przykład języka gwarowego, gwary nawet najszlachetniejszej i języka ogólnego.